Siemka, witam Was bardzo serdecznie w poradniku, w którym pokażę Wam, jak w grze Wolfenstein, taka gra FPS multiplayer, bardzo fajna gierka, pokażę Wam, jak w niej, jak to powiedzieć, dostawać darmowe przedmioty. Po pierwsze, wchodzimy na naszą przeglądarkę i na stronę tej gry. Link podam w opisie. OK. Klikamy zapisz się. To jest niezbędne. Tu się rejestrujemy i takie tam. Po zarejestrowaniu się pobieramy grę. I potrzebujemy, potem chowamy do paska, instalujemy grę i będziemy mieli taką ikonkę Aeria Ignite. Otwieramy. I mamy oto tutaj Aeria Ignite. Ja już jestem zalogowany. Ale oczywiście zanim będziemy losować, trzeba się zalogować. Jeśli ktoś nie ma tego programu, musi się zalogować. Chyba w sumie niekoniecznie. Ale dobra, nie chce mi się. Zaraz. Zaraz to zrobimy. Moment. A będzie lepiej tak. OK. I jak mamy już tutaj Aeria Ignite, klikamy Install Now i to się nam pobiera. Link do tego też mogę podać w opisie. Więc dobrze, po zalogowaniu się na ten program, klikamy Wolfenstein i tajemnicza skrzynia. I oto nam się otwiera darmowa tajemnicza skrzynia. No i klikamy otwórz. Tutaj mamy listę, co możemy w niej wygrać. Czyli jakieś tam rzeczy. Klikamy otwórz. Wylosowałem rosyjską ruletkę. Lecz to nie jest tak, że będziemy mogli sobie zawsze losować tak, o już, no tak co chwilę, nie? Rozumiecie, nie? Więc klikamy jeszcze raz i tutaj macie 6 godzin czas do ponownego losowania, czyli możecie losować co 6 godzin jedną darmową rzecz, czyli mogą być tu karabiny, skrzynie z broniami, kupony na złoto, a także postacie i tatuaże. No, to by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że pomogłem, bo na pewno nie wszyscy są w stanie. Nie wszyscy na pewno wiedzą o tym. Ci, co grają w Wolfenstein, na pewno nie wszyscy wiedzą, że to można zrobić. A więc to był koniec tego poradnika. A więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.